Witam wszystkich. Dzisiaj zobaczymy, jakie przyrosty ma borówka amerykańska. Zmierzymy sobie szpadel. Ma długość 1,16 m. Tutaj widzimy gałąź. I ona będzie miała, widzimy, 1,16 m ma. Tutaj mamy kolejną. Jedna cała długa gałąź. I ona ma 1,30 m. Jest dużo wyższa od szpadla. Będzie miała około 2,30 m, może więcej. 2,40 m. Tutaj mamy kolejną. Też ponad ma. Ta będzie miała około 1,10 m. Tutaj są świeże trociny. Tutaj widzimy dwie ładne. Czy jedna, druga tu jest letnia. Ta będzie miała około 2,5 metra wysokości. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy odmianę Blue Crop. Ładne krzaczki. Ładne przyrosty.
Widzimy, jakie pąki są już. Pąki rozkwitają. Otwierają się.